Jestem Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi kochani, dosłownie kilka minut temu na oficjalny kanał Supercella wleciał nowy Brawl Talk i dzisiaj sobie go omówimy, a wraz z nową aktualizacją do gry zostaną dodane dwie nowe postacie, masa skinów, nowe mapy i nowy system zdobywania punktów doświadczenia. Więc oglądajcie film do samego końca, żeby wszystkiego się dowiedzieć. Dodatkowo dzisiaj przez najbliższe 3 odcinki będę dwóm osobom rozdawał nowy skin do Bulla, przedpremierowo. Bull przy kozackim futrze zamiast swojej strzelby trzyma teraz w ręku kota. Ten skin prawdopodobnie będzie nazywał się Dachowiec Bull, a jeżeli chcecie go wygrać, wystarczy, że wpiszecie kod Farel do sklepu w grze Brawl Stars albo klikniecie link w opisie i potwierdzicie, że macie zainstalowany Brawl Stars i w komentarzu napiszecie Alicat Bull Giveaway. Wtedy spośród tych hashtagów wylosuję dwóch szczęśliwych zwycięzców. I tak przez najbliższe 3 odcinki. A każda łapka w górę i subik na kanale zwiększa prawdopodobnie szansę na wygranie skina. Zacznijmy sobie od krótkiej scenki zapowiadającej nowy sezon. Jak widzimy, Paula głaskała kotka, jest w jakimś biurze. Padało całą noc, kiedy dostałam sprawę. Nigdy nie myślałem, że to może być prawda. Park rozrywki, w którym ludzie cały czas się biją. Przyszedł Dani, nie trafił w wieszak. Wtedy Dani wszedł i powiedział: Paula, to ten ski jest wysoki. Aha, nie zrozumiałam ani słowa, ale widziałam dowody i nie mogę im zaprzeczyć. Wiedziałam, co muszę zrobić. Para lektor. Coś miał na plecach, takiego X-a naklejonego, widzieliście? Zapraszamy. Okej. Rozumiem, że ludzie są w Star Parku. Jest El Primo, który ściąga maskę i jakaś kamera go uchwyciła. Spójrzcie na styl animacji. Jeżeli ktoś z was jest boomerem jak ja i oglądał za młodu Cartoon Network, to to jest odwzorowane na styl Gendy Tartakowskiego, tego co stworzył Laboratorium Dextera, Atomówki, Dwa głupie psy, taka bajka kiedyś też była. Spójrzcie, to jest dokładnie ta sama animacja. To już podchodzi pod Laboratorium Dextera. Oczy Dextera i tak dalej. Tutaj Didi się skrada, ta siostra Dextera. No i generalnie animacje, dźwięki identyczne są. A tutaj nawet podobna była wieża do Mojojojo z Atomówek. I mamy nowego zadymiarza, moi kochani. Nowy sezon będzie nosił nazwę Mystery of the Hub. Tłumacząc na język polski, brzmi tajemnica w centrum. Sezon będzie utrzymany w tajemniczym klimacie. Nowym zadymiarzem będzie RT, który jest podobny do ośmiobitowca. Jest robotem nadzorującym wszystko, co dzieje się w Star Parku. Wie, jak wygląda El Primo bez maski i co robi po kryjomu Dynamite z Mortisem. Ups. Pomaga rozwiązać tajemnicę nowego sezonu dzięki swoim ukrytym kamerom. RT prawdopodobnie będzie zadymiarzem chromatycznym. Gdy RT trafi w cel głównym atakiem, oznaczy go. Po oznaczeniu cel ponosi więcej obrażeń od każdego ataku. Gdy cel poniesie obrażenia, oznaczenie zostaje zdjęte. Można oznaczać wiele celów naraz. Warto więc atakować zadymiarzy na innych szlakach, by pomóc drużynie. W ramach super ataku RT rozdziela się, a jego nogi zostają tam, gdzie aktywowano super atak. A gracz steruje jego górną częścią ciała. W tym stanie RT atakuje obszar wokół niego. Gdy górna część ciała atakuje, dolna część robi to samo. Dzięki temu możemy kontrolować dwie strefy jednocześnie. RT oznacza cele w obu formach. Ponowne użycie superataku przywróci RT do pierwotnej formy i wyleczy go. RT otrzyma też skina bardzo fajnego, który nazywa się Karmazynowy RT. Robot w przebraniu Mrocznego Maga. Gdy użyjecie wówczas superataku, zobaczycie straszne efekty, takie jak maski Krakena. RT dostanie też bardzo tani skin za 29 gemów, którym jest patrolujący RT z syrenami policyjnymi. Teraz każdy z was może pilnować Star Parku, żeby każdy w mieście przestrzegał prawa. Wraz z nowym sezonem wchodzą do gry też nowe skiny. Dobre i złe. Więc zacznijmy na początku od złoczyńców. El Major Domo Primo. El Primo przebrany za lokaja w masce, na której nosi wąsa i powiem wam, że wygląda jak prawdziwy złoczyńca. Tego skina od razu oceniam 10 na 10, mega mi się podoba i uwaga, ten skin będzie dostępny za pierwszy poziom w karnecie zadymiarskim, więc moi kochani, ja na pewno ten karnecik kupuję, jeżeli wy również, no to nie zapomnijcie skorzystać z mojego kodu Farel, będę mega wdzięczny. Was to nic nie kosztuje, a mi naprawdę sporo pomaga, także dziena. Bull otrzymuje złego kota i przeradza się w Dachowca Bulla. Bull w przekozackim futrze z pierścieniami na rękach oraz nosie, a jego kot ma przepastkę na oku i jedną złotą łapę.
Zdaje się, że ten ból będzie mózgiem całej operacji w tym sezonie. A wy oczywiście możecie go zgarnąć. Teraz przejdźmy do bohaterów, którzy pragną rozwiązać tajemnicę tego sezonu. Mariposa Piper. Przepiękny skin do Piperki. Piper ma teraz rude włosy, czarną kokardkę w kształcie motylka i zabójczą parasolkę. Czarno-złoty styl mi się naprawdę podoba i animacja Ultimate Ataku, kiedy ona podskakuje i rusza tą parasolką, jest przecudowna. Temu skinkowi też daje mocną dychę. To przebranie będzie dostępne dla każdego, jeżeli ukończymy całą Ligę Mocy, więc bierzcie się do roboty w nowym sezonie, bo naprawdę warto. Ja tego skina oceniam na 10 na 10. Gray nabiera kolorów, jest teraz detektywem. Otrzymuje też palcową spluwę. Puu! Do gry dołącza też nowy klan, Ayakashi Klan. Już wam tłumaczę, co to znaczy. W wschodniej Japonii mówi się, że Ayakashi są mściwymi duchami, którzy zginęli na morzu i próbują schwytać więcej ludzi, aby do nich dołączyli. Więc mroczna historia, ale mamy za to do niej dołączone 3 nowe skiny. Kitsune Lola z maską lisa, lisią bronią i klasycznym urokiem Loli. Ładny skinek, daje mu 8 na 10. Oni Otis za dnia jest artystą ulicznym, a w nocy złym duchem. Mega podoba mi się ten skinek, taki ala samurajowaty. No, daje mu dychę. Tengu Mike, Dynamike, który rzuca lampionami, a na twarzy ma maskę złego dziadka. Na Wielkanoc Nani też otrzyma nowego skina, dzwoneczek Nani. No, taki średni ten skinek, daje mu 3 na 10. Karl też otrzyma nowy skin w nowym sezonie, Sultan Karl będzie teraz latał na dywanie. Mega fajny pomysł, daje mu 8 na 10. A Janet zostanie w końcu gwiazdą popu. Można powiedzieć taka Ariana Grande z Brawl Stars. Frank otrzyma przekozacki nowy skin, który nazywa się Spirit Knight Frank. I ten skin został stworzony przez fana gry Brawl Stars i wygrał w konkursie Supercell Make. Frank teraz będzie chodził bez głowy i daje mu dychę. I to mocno. Teraz niespodzianka dla fanów Jessie oraz Penny. Tanuki Jessie i basenowa Jessie oraz króliczek różowy Penny i czarny króliczek Penny zostaną remodelowane i teraz każda z tych postaci będzie miała inną animację. Pozostałe skiny do Penny oraz do Jessie w następnych sezonach też zostaną remodelowane, więc każdy z tych skinów niedługo będzie unikalny. Od nowej aktualizacji wszystkimi rzeczami, które zbieraliśmy na naszym koncie, będziemy mogli się pochwalić na samym początku startowania meczu. Gdy mecz się rozpocznie, zobaczycie nowy ekran startowy bitwy. Teraz wszyscy będą widzieli wasze przebrania, wasze zdjęcia profilowe graczy, odznaki, sławę, poziomy mistrzowskie i tytuły. O poziomach mistrzowskich i tytułach opowiem wam za chwilkę. Możecie spersonalizować większość elementów i określić, czy mają wyglądać inaczej na każdym zadymiarzu. Funkcja ta będzie pomocna w starciu, ponieważ teraz możecie rzucić okiem na wszystkich zadymiarzy w meczu. Niektóre elementy będą też widoczne na stronie profilu. Ją też będziemy mogli spersonalizować. I znajdziemy tu też informacje o graczu. Teraz omówimy sobie drugiego zadymiarza, a dokładnie zadymiarę, która nazywa się Willow. Willow to mityczna zadymiara i członkini nowego trio. Jest strażniczką tunelu miłości. Na bagnie tuż obok kostnicy Mortisa. Willow manipuluje ludźmi przy pomocy rzeczy, które kochają. Rzuca w cele lampami, które działają podobnie do ataku Barleya, ale po trafieniu celu zadają obrażenia od trucizny w czasie. Podstawowy atak nie robi jakiegoś większego wrażenia, ale skupmy się na jej ultimate ataku, bo jest naprawdę mega niezły. Willow rzuca w cel kijanką, która wchodzi do głowy swej ofiary, umożliwiając kontrolowanie wrogiego zadymiarza przez pewien czas. Możemy wtedy używać zwykłych ataków, ale super atak i gadżety nie są dostępne. Aby przerwać manipulację umysłową Willow, możemy poczekać, aż efekt minie, pokonać Willow, gdy kontroluje kogoś innego, lub zaatakować kontrolowanego zadymiarza. Mając niewiele punktów życia, zadymiarz może uwolnić się. Gdy Willow kontroluje zadymiarza, całkowicie go leczy, a kontrolowanego zadymiarza nie można pokonać. Więc używajcie tej zdolności mądrze, bo może obróci się przeciwko wam. Więc wyobraźcie sobie sytuację, jest 1v1, gościu ma 20 power cubesów, ty masz 1, wchodzisz temu, co ma 20 power cubesów, kijanką do głowy i wbiegasz w strefę i on ginie od strefy, a ty masz wina. Coś pięknego. Willow też dostanie fajnego skina, która nazywa się Axolot Willow. Będzie kosztował 29 klejnotów i pojawi się już w kwietniu. Teraz omówimy sobie nowy system, system mistrzowski, który zastąpi stary system zdobywania doświadczenia. Jak dobrze wiemy, każdy zadymiarz ma ścieżkę mistrzostwa, na której zdobywamy monety, punkty mocy, kredyty, przedmioty kosmetyczne i czasami chromatyczne kredyty. Aby czynić postępy, wystarczy zbierać punkty mistrzostwa, wygrywając mecze danym zadymiarzem. W tym systemie nigdy nie tracimy postępów, więc prędzej czy później wszyscy osiągną najwyższy poziom. Liczba zdobywanych punktów mistrzostwa jest wprost proporcjonalna do liczby trofeów zdobytych używanym zadymiarzem, lub pozycji w Ligi Mocy, lub w Lidze Klubowej. Wyższe poziomy trofeum i rangi zapewniają więcej punktów mistrzostwa. System mistrzostwa uwzględnia fakt, że im więcej trofeów macie, tym trudniejsze są mecze i tym dłużej czekacie na połączenie z graczami. Ponieważ gra jest trudniejsza, otrzymacie więcej punktów za zwycięstwo. Czynienie postępów w systemie mistrzostwa jest bardzo łatwe, ale powolne. Ukończenie ścieżki mistrzostwa powinno zająć około 48 godzin dla jednego zadymiarza. Przypominam, że aktualnie jest 66 zadymiarzy, a będzie już niedługo 68. Obowiązuje też limit punktów mistrzostwa.
które można zdobyć w jednym dniu. Gdy ukończycie ścieżkę mistrzostwa, otrzymacie nowy przedmiot zwany tytułem. Tytuły są wyświetlane nad nazwą na nowym ekranie startowym bitwy, więc na przykład po osiągnięciu mistrzostwa Mortisem otrzymacie tytuł Creature of the Night, Dziecko Nocy. Za mistrzostwo Loli otrzymacie tytuł Królowa Dramy, Drama Queen. Po odblokowaniu tytułu możecie dodać go do każdego zadymiarza. Na poczet mistrzostwa liczone są wygrane w Lidze Mocy, Lidze Klubowej i meczach o pucharki. Niestety nie można czynić postępu w edytorze map, meczach towarzyskich i wyzwaniach. Nowy system pojawi się wraz z nową aktualizacją. Zadyma pod koszem i pojedynki zostają na stałe. Supercell przygotował też kilka nowych map, które zostaną dodane. Na Wielkanoc zostanie dodany nowy tryb starcia, w którym będziemy polowali na innych przeciwników i zdobywali świąteczne jajeczka. Na pewno nieco więcej dowiemy się o tym trybie w następnym Brawl Talku. Jeżeli dzisiejszy odcinek Wam się podobał, zostawcie łapeczkę w górę, napiszcie w komentarzu Ali Cat Bull Giveaway, aby zgarnąć skina Bulla przedpremierowo. Zostawcie łapkę w górę, suba na kanale, wpisujcie kodzik Farrell do sklepu, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej!